Dwóch mężczyzn, jedno przesłanie. Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty? Dwóch mężczyzn, jedno przesłanie. Porozmawiajmy najpierw o tym, jak powstała ta książka. Panie Trump, czy może pan powiedzieć, dlaczego zaproponował pan, byście napisali ją razem? Od dawna byłem wielkim fanem Roberta i książek z serii Bogaty Ojciec. Znam je, czytałem, wszyscy moi znajomi je czytali. Robert jest naprawdę wyjątkowym człowiekiem i chciałem wspólnie z nim coś zrobić. Kiedyś razem przemawialiśmy. Słuchałem go i spodobało mi się. On słuchał mnie i zakładam, że też mu się podobało. Trzeba by go spytać, ale myślę, że był zadowolony. Któregoś dnia słuchało nas jakieś 65 tysięcy ludzi. Nagle on podszedł do mnie i powiedział: powinniśmy coś zrobić razem. Ja miałem na koncie kilka bestsellerów, on miał kilka swoich, no i połączyliśmy siły. Panie Kiyosaki, jak się pan czuł, kiedy pan Trump zaprosił pana do napisania wspólnej książki? Rzeczywiście, zawsze go słuchałem, a on często mówił o tym, by myśleć na wielką skalę. Abyśmy mogli siąść do wspólnej książki, sam musiałem najpierw pomyśleć na wielką skalę, bo nie mieściło mi się to w głowie. Jestem mu wdzięczny, że udzielił mi trochę swojego prestiżu. Obaj byliśmy pod wrażeniem siebie nawzajem. Jakim doświadczeniem była dla panów praca nad tą książką? Uwielbiam tego człowieka. Jego żona Kim też jest niesamowita. Napisała już swoje własne książki, które czytałem i od początku ceniłem. Nie wspierałbym ich, gdybym się z nimi nie zgadzał. Połączyła nas wyjątkowa więź i przyszło nam to łatwo. Nie było między nami żadnych problemów, kłopotów. Pomyślimy w ten sam sposób. Mamy podobne pomysły, uwielbiamy uczyć ludzi i chcemy to robić, aby im pomagać. To jest dla nas najważniejsze. Robert chce pomagać ludziom i ja też. Panowie, właściwie obaj moglibyście już przestać cokolwiek robić. Dlaczego nadal pracujecie? Mielibyśmy zrezygnować? Nie. Uwielbiamy uczyć. Czy zarabianie pieniędzy to zabawa? Najlepsza. I myślę, że taki jest nasz przekaz. Wolimy, żebyś był bogaty niż biedny. Martwi nas, że klasa średnia się zmniejsza. To samo mówi Alan Greenspan, że zanikanie klasy średniej jest zagrożeniem dla kapitalizmu i stabilizacji w świecie. Ale skoro możemy wybrać, czy być bogatym, czy biednym, to lepiej być bogatym, prawda? Można to też ująć inaczej. Chcemy nauczyć ludzi, jak zarabiać pieniądze, wyrwać się z klasy średniej i wejść do klasy wyższej, jeśli chodzi o osiągane zyski. Uczymy ludzi, jak to robić. Ja właśnie tym się teraz zajmuję i lubię to. Zarabiam dużo, to fakt, ale uwielbiam też uczyć. Studiowałem w Wharton School of Finance, byłem dobrym studentem i zawsze wierzyłem w edukację. Kiedy występuję publicznie, czy to przed studentami, czy przed kimś innym, uwielbiam przekazywać to, co wiem, a wiem, jak zarabiać pieniądze. Porozmawiajmy teraz o pieniądzach. Niektórzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, że człowiek nie jest z nimi szczęśliwy. Czy to prawda? Tak, prawda, ale na pewno bardzo ułatwiają życie. Jeśli możesz wykształcić dzieci, nie musisz się martwić, czy stać cię na dobrego lekarza, kiedy ktoś w rodzinie zachoruje. Z pewnością jest ci w życiu łatwiej. Ja nie używam określenia szczęśliwy, tylko zadowolony. A to pieniądze dają na pewno. A powyżej pewnego poziomu to już tylko gra. Ale można ją po prostu kochać. Właśnie, to jest gra, prawda? Tak, i chcesz w nią grać dobrze, nie chcesz przegrywać, ale to tylko gra. Czy dzisiaj łatwiej jest zostać bogatym niż 30 lat temu? Myślę, że tak. Internet i komunikacja są łatwiejsze, jest więcej możliwości zarabiania i pomnażania pieniędzy. Powiem jeszcze coś o tych, którzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Zdarzało mi się nie mieć pieniędzy i jeśli ktoś mi mówi, że pieniądze nie czynią człowieka szczęśliwym, to chyba nigdy nie był bez grosza, albo ktoś mu po prostu dał pieniądze. Kim i ja jesteśmy małżeństwem już od 20 lat i pamiętam, że kiedy nie mieliśmy pieniędzy, walczyliśmy ze sobą o wiele bardziej. Dziś jesteśmy szczęśliwsi. To jest gra, śledzimy nasze wyniki, cieszą nas one. I jak mówi Donald, chodzi o to, czy
kochasz to, co robisz. Jeśli dla pieniędzy robisz coś, czego nie lubisz, to jesteś biedny. Panie Trump, czy myśli pan, że każdy może być bogaty? Nie, myślę, że nie każdy. Uważam, że nasz świat nie gra z nami fair i że niestety trzeba się urodzić z pewną dozą inteligencji. To nie musi być superinteligencja, ale trochę trzeba jej mieć. Nie można komuś, kto nie ma oleju w głowie, powiedzieć, tu masz kartkę, jest na niej napisane wszystko, co masz robić. Wystarczy, że będziesz wykonywał te proste czynności, byś stał się bogaty. Świat taki nie jest. Często słyszymy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. To brzmi wspaniale, napisali to jacyś cudowni ludzie. Tyle, że to nieprawda, bo nie wszyscy ludzie są tacy sami. Dziś się mówi wszyscy mężczyźni i kobiety. Oczywiście wiele lat temu tego by nie powiedziano. Jednak niewątpliwie trzeba mieć coś tu pod czaszką i kiedy założymy, że ktoś to ma, może zostać bardzo bogaty. O tym właśnie jest ta książka. Bo jeśli nie umiesz być bogaty w Ameryce, to nigdzie nie będziesz bogaty. Nie ma chyba miejsca na świecie, gdzie łatwiej byłoby to zrobić. Cały ten kraj jest tak zaprojektowany, by ułatwić sprawę tym, którzy chcą być bogaci. I stąd nasze obawy, bo uważamy, że życie dzisiaj stało się trochę zbyt łatwe. Ludzie są przekonani, że wiele im się należy, i to zarówno bogaci, jak i biedni. Oczekują, że rząd się o nich zatroszczy i to nas martwi. Uważamy, że naszym głównym problemem jest dziś globalizacja. Żaden rząd nie jest w stanie ochronić swoich obywateli przed światem. Nie zapobiegnie zwyżkom cen ropy, nie zahamuje wzrostu potęgi Chin. Dziś przeciętna osoba konkuruje o miejsce pracy z kimś w Indiach, na Filipinach czy w Irlandii. Świat jest dziś inny. Łatwiej stać się bogatym, ale jeśli przyjmiesz postawę roszczeniową, to będzie ci ciężko. Obaj z Donaldem mieliśmy to szczęście, że uczyli nas bogaci ojcowie. Mnie uczył ojciec mojego przyjaciela. Finansowa edukacja jest dziś o wiele ważniejsza niż kiedyś. Dziękuję, że obejrzałeś ten program i życzę ci samych sukcesów.